pani jest też młoda, a dużo pani zmartwienie miała i dużo nieprzyjemności pani miała. Miała pani narzeczonego, którego chciała mieć swoim mężem, ale jakaś tref kobieta rozbiła pani na szczęście. A teraz pani masz narzeczonego, którego Od dawna już wszyscy w taborze mówią, że tancerka Morinka ma zostać żoną Jaszy, gitarzysty. Nie wiadomo tylko, czy Giulino zgodzi się oddać córkę muzykantowi. Morinka umie tańczyć, wróży z kart i z ręki. Wiele pieniędzy jest warta taka dziewczyna. Sam Giulino jest także bogaty. Czy zechce dać córkę biednemu gitano? Jasza ma swój plan. Dziś przyniesie Morince podarek zaręczynowy. Ale co wybrać? Haftowaną bluzkę? Albo korale? Trzeba prezentem zaimponować staremu. A może pantofelki? Morinka jest przecież tancerką. Naprawdę, trudne są obowiązki narzeczonego. Niedobrze czuje się cygan w mieście. Miasto ma swoje uroki, to prawda, ale cygana razi zgiełk uliczny, niepokoi pośpiech. Jasza nie rozumie, jak można pracować w ciemnych fabrykach, w biurach, jak można mieszkać w wysokich murowanych domach, w ciasnych mieszkaniach, gdzie widać tylko wąski skrawek nieba i gdzie nie czuje się zapachu pól. Nie. Stanowczo miejsce cygana jest w taborze, na wozie. Dzieci cygańskie? Czy to możliwe? A więc tu w mieście żyją cyganie? Magheredo Scalani, tak nazywają cyganie swoich rodaków, którzy zdradzili odwieczne zwyczaje, porzucili wędrówkę. Dawni kalderari, kotlarze, kowaczy o kowale osiedlili się w domach, pracują w fabrykach. Ich dzieci chodzą do szkół. Ale nawet Magheredo nie potrafią wyzbyć się dawnych przyzwyczajeń. Gdy tylko zaświeci słońce, pustoszeją mieszkania, całe rodziny przenoszą się na trawniki. Odżywają dawne wspomnienia. Tu pod gołym niebem jest prawie tak samo, jak na leśnym biwaku, w taborze.
Kiedy słońce chyli się ku zachodowi, cyganie koczownicy wracają do taboru. Teraz nastąpi podział łupów zebranych w ciągu dnia. Pieniądze. Przyczyna nieustannych waśni między cyganami. Dziurino, ojciec Morinki, zgłasza największe pretensje. Jest wójtem, wielką głową taboru. Jemu należy się najwięcej. Innym też potrzebne są pieniądze. Coraz trudniej zarabiać dawnymi sposobami. Wróżki wróciły dziś bez grosza. Ale Szero Baro, wielka głowa, ma specjalne prawa. Cóż robić? Niech bierze. Zresztą będzie musiał niedługo wyprawić córce wesele. Potrzebne mu są pieniądze. Sprzeczki kłótnie szybko się rodzą i szybko gasną. Z kociołków unoszą się smakowite zapachy. Nadchodzi godzina siesty. Humory są coraz lepsze. Tak niewiele trzeba, aby ręce same chwyciły za skrzypki, a nogi złożyły się do tańca. Piękne jest życie w obozie. Ale to piękne życie trwa krótko. Po ciepłych wieczorach przychodzą chłodne noce. Nie uchroni przed zimnem i poniewierką ani pierzyna, ani dziurawa plachta cygańskiej szatry. Źle pojęte przywiązanie do swobody, lenistwo odstręczają cyganów od pracy. Jednak coraz częstsze są chwile, kiedy każdy cygan rozumie, że życie na wozie przestało mieć sens i cel. Stało się nie tylko trudne, ale i upokarzające. Jasza wrócił nareszcie. Chyba nie zapomniał o podarku dla dziewczyny. W taborze wszyscy czekali jego powrotu. Co przyniósł z miasta? Kupił staremu wódkę. Pewnie dziś poprosi o rękę Morinki. Wujku Dziurino, w mieście są cyganie. Mówią naszym językiem, śpiewają nasze pieśni. Mieszkają w domach, a ich dzieci chodzą do szkoły. Nie są wcale źli. Dlaczego oni są Magaredo? Dziurino jest zawiedziony. Czyżby tylko to miał mu Jasza do powiedzenia? Pantofle dla Morinki. Stary obyczaj cygański mówi, że pantofle daje się w prezencie tylko tej dziewczynie, którą chce się mieć za żonę. W tym wypadku sędziami dla młodej pary są wszyscy mieszkańcy taboru. Twój syn przyniósł Morince pantofle. Trzeba myśleć o weselu. Jednak Dziurino ma zastrzeżenie.
Ta często chłopak chodzi do miasta. Podobają mu się Magaredo. Żeby z tego nie wynikło jakieś nieszczęście. Miejsce każdego dobrego cygana jest w taborze. Kończy się dzień. Dla Jaszy był to dzień pełen wrażeń. Wkrótce Morinka zostanie jego żoną. Dostaną jeden z wozów teścia Giulino i pojadą razem z taborem. Dokąd? Nie wiadomo. Gdybyście jednak kiedyś idąc ulicą swego miasta dostrzegli w tłumie robotników Jaszę, cygańskiego chłopaka, nie zdziwcie się. Będzie to znaczyło, że Jasza nie zląkł się klątwy Magaredo, a znalazł dla siebie inną cygańską nazwę. Godo Rom, cygan mądry.